Cześć wszystkim, tutaj Alex. Ostatnio chciałem sobie pograć jakąś bijatykę, zajrzałem na te kategorie dema na PSN-ie i znalazłem Injustice Gods Among Us i to jest demo, zaraz sobie wszystko tutaj opowiemy, włączę sobie pierwszą, lepszą grę. No i cóż, to jest bijatyka z bohaterami komiksów DC, czyli te komiksy Superman, Batman, no inne postacie są trochę mniej znane, to nie jest Marvel, że każda postać ma super rozbudowane to swoje uniwersum. No i mamy trzy postacie. Jest to Lex Luthor w swoim pancerzu, jest Wonder Woman oraz Batman. No chyba Batmana sobie weźmiemy. Coś tam nim grałem. No i wcześniej grałem, sprawdzając na łatwym, to teraz sobie średni weźmiemy. I tu mamy Doomsday, a Doomsday to jest taki jakiś boss. Tak wygląda standardowa droga, standardowa drabinka, taka mortalowa. Po prostu idziemy przed siebie, mamy przeciwnika za przeciwnikiem. No i w tym demie, jak wiadomo, są trzy postacie. No i jest coś takiego jak dawno temu w demie Mortal Kombat, czyli ta postać taka bossowata, tutaj mamy Doomsdaya, tam to był Goro, tylko że tam to była ściema taka z tą walką. Tej walki tak naprawdę nie było. Tutaj ona się odbędzie, już to mówię, będą co najmniej cztery walki. No i nasi gladiatorzy z komiksów narysowani kredkami wchodzą właśnie na areny. No i teraz sobie szybko może powiemy parę ciekawych spraw. Mamy tutaj bardzo podobny system do Mortala. Mamy takie podbiegi. Podbiegi, jest coś w stylu uppercuta, proste kombosy. Potem razem nie mamy czterech przycisków, każdy odpowiadający za inną kończynę. Tym razem mamy trzy różne ciosy. Mamy taki oraz taki na przykład. Oraz jeden przycisk standardowo jest używany do jakiejś specjalnej funkcji, którą ma każda z postaci. Na przykład Batman może wezwać takie oto urządzonka, żeby mu latało i możemy wykorzystać do przedłużenia kombosa. Zaraz to zrobię. Kombos, kombos i cyk. No jak widzicie, 5 uderzeń zamiast 3 czy 2. No jakoś to się tam udaje, można to fajnie korzystać. No i jest jeszcze jeden przycisk związany z wykorzystaniem otoczenia. Tu mam takie coś na przykład. A, nie wymierzyłem ładnie, ale można było fajnie... fajnie tego użyć w walce ofensywnie przeciwko przeciwnikowi. Oho. Ona tu użyła swojego X-raya takiego. To jest taki atak bardzo mocny, który widzicie jak się kończy. Taki efektowny. One są często przegięte w tej grze z tego co się widziało na trailerach. O. Dzieje się to, było ładne. To jest jeden przycisk. Ja sądziłem, że tu będą jakiegoś rodzaju tam kombos trzeba klepać, żeby to wszystko weszło. No ale to jest trochę łatwiej. O. Niektóre i postacie, z tego co zrozumiałem, są podzielone na korzystające z gadżetów oraz silne. Ja jestem Batmanem, korzystam czy to z gadżetów, czy to z zręczności, więc tak się właśnie odbijam. Ona prawdopodobnie, skoro jest taka silna, ma bary i ma wszystko, to będzie mogła wziąć te przedmioty, których ja się odbijam, aby i pierdyknąć mnie nimi. Tak mówiąc już kolokwialnie. Używam batarangów oczywiście, Batman ma dużo tutaj gadżetów, linkę. Oho, i tu się coś zaczyna, nie mam jeszcze pojęcia o co tutaj chodzi. Mamy wybrać jeden z ataków, no i potem jest o takie coś. Takie bardzo mangowate zderzenie. Ach, oberwałem. Jesteśmy fajnie informowani, kiedy możemy użyć otoczenia, tam się przy naszym zdrówku pojawia, w tym przypadku R1. No i możemy molestować ten śmigłowiec, widzę ile nam się podoba. To całkiem niezłe. Możemy łączyć oczywiście nasze ataki. No i Batman wygrywa bardzo fajnie. No jest to animacje, są fajnie głosy podłożone. Wszystkie takie charakterystyczne dźwięki. Wszystko tutaj jest tak jak powinno być. Myślę, że to będzie bardzo duża gratka dla fanów DC. I to co jest ciekawe, to gra jest po polsku. Gra jest po polsku. Ja się bym bardziej spodziewał, że Cenega z Polszczy... Mortal Kombat, może nie wiem, od teraz postanowili sobie, że te bijatyki od NetherRealma, właśnie twórców Mortal Kombat, będą polonizować. I tu mamy Lex Luthora, tą postać znam z Mortal Kombat vs DC. Mamy też rzuty Batmana, rzut wygląda w ten sposób. Lex oczywiście ma super siłę w tym pancerzu. Może tym wszystkim rzucać, jak mu się żywnie podoba. Jeszcze nie odkryłem, jak się przerzuca na inne plansze postacie. To było bardzo fajne w trailerach. Spróbuję tutaj podejść do tej furgonetki. O, o, jemu się akurat udało. Tak to mniej więcej wygląda właśnie. Się obijamy, dostajemy po łbie. To jest takie często przegięte i niektóre postacie nie powinny to przeżyć. No ale... No, jeżeli widzicie, to jest ten sam etapik, czyli trochę nas tutaj twórcy chcą oszukać w tym demie. Mamy trochę mniej niż moglibyśmy się spodziewać.
No, użyję może tych nietoperzy. No i uciekły. Ach, ty skory. No i tu są najróżniejsze modyfikatory w użyciu kółka, bo to jest akurat kółko. Na Xboxie to prawdopodobnie będzie B. Batman, jak widzicie, ma użycie tych nietoperzy, że możemy, one sobie latają, mogą nam pomóc w kombosie. I one mają różne tutaj funkcje. Może to być po prostu atak dystansowy, tak na pewno ma zielona strzała, czyli taki Robin Hood z DC. Może to być zmiana stylu walki, tak ma na pewno Nightwing oraz Wonder Woman, dwa style walki z różnymi kompletnie ciosami. A taka na przykład Harley Quinn ma ponoć całkowicie losowy efekt i to może być dość ciekawe. Dobra, ja sobie tutaj teraz użyję mortalowego X-Raya. Zobaczymy, jak to w przypadku Batmana. Nie, nie zobaczymy. No, mamy jeszcze ze dwie walki, więc będzie może szansa. Oczywiście ważne to jest to żaglowanie przeciwnikami, żeby ich utrzymać w powietrzu, żeby nie mogli zaatakować z powrotem. Wykorzystywanie rzutu na bloki, chociaż bloku jeszcze jako takiego nie odkryłem w tej grze. To jest w sumie trochę dziwne. Mamy wszystko po polsku, tutaj szybko mamy dostęp do kombosów różnego rodzaju, listy ruchów, tu są już duperele straszne, co możemy tylko porobić. Moc postaci to jest oczywiście z użyciem kółka. No i wszystko to jest i się zapowiada kolejną bardzo fajną grę. Tu oczywiście brakuje jakiegoś wykończenia, no ale to w porównaniu do Mortal Kombat sprzed 2 lat to naprawdę jest przedszkole w tej grze. Chociaż cała gra jest bardziej mroczna, bardziej brutalna niż właśnie MK vs DC. Tamto to było takie wejście tego studia robiącego Mortale w tę generację konsol i tam średnio to wyszło. Tam jeszcze był trójwymiar, teraz już trzymają się całkowicie dwóch wymiarów, czyli że walczymy na płasko, tylko że no wiadomo, cały świat jest trójwymiarowy, nawet jak widzicie to i... Zaraz, czego to ja dostaję? Jest trójwymiarowy w ten fajny sposób, że no, to wszystko działa, co powinno. No, czyli mamy jedną arenę w Demiaby. Tam to mogło być trochę mylące. Aż ty. Trochę za słabo się różnią te modele. Mam czasami lekki problem z odróżnieniem, który to ja jestem. Wy to już pewnie kompletnie. Próbujemy cię złapać. Ach. No wszystko ładnie wymanewrować. Pozabijać. No i system walki bardzo przypominający to, co było 2 lata temu w przypadku Mortala. Mi to bardzo podeszło. To nie jest jakiś super wymagający system z 1000 uderzeń, z wielkimi różnicami między postaciami. Ale mnie jako takiego bijatykowego nuba wręcz, to bardzo to przekonało, pozwoliło wsiąść w ten świat i trochę nawet powymiatać w sieci. Bardzo mi się spodobało i dzięki temu gram po prostu w takie nawalanki. Więc taka gra jak najbardziej mi odpowiada. Chodź tu. No to wszystko strasznie fajne. Spróbujemy. Oho. Nie udało mi się uciec. I tak wygląda ten mocarny cios Batmana. To jest takie combo. Jeden, drugi cios, trzeci. No i na wykończenie. Rozjechał mnie. Nie wiem, czy jest sens teraz w ogóle się bawić tym. Wstawaj. No podejdź jakoś tak fajnie. Ach, nieźle wymierzyłem. Spróbuję ja teraz coś uderzyć. To oczywiście będzie powtarzająca się animacja. No ale muszę przecież wygrać. Paralizator. Cios w mordę. Batarang. No i tam pewnie jakieś namierzanie, żeby to ładnie rozjechało. Równiutko, no. Kurde, to ja chciałem zrobić. Ta Linka to jest takie skorpionowe tak sznurowadło, tylko że to nie przeciwnik do nas podchodzi, tylko my. Oho, muszę coś wybrać. To prawdopodobnie jest mechanizm w stylu papier, kamień, nożyce. Nie wiem, czemu były dostępne teraz tylko po jednym, no i jak widzicie skończył się remisem. A ty cwaniak. No i będzie dość dużo postaci. Generalnie wszystkie postaci, jak ja sobie wymarzyłem, słysząc o tej grze, zostały już tutaj ujawnione. Na YouTubie toczy się cały czas pewnego rodzaju turniej między kilkoma postaciami wybranymi. Teraz będzie zaraz finał. Batman wygrywa. Oczywiście, że Batman wygrywa. Batman musiał wygrać ten pojedynek. Teraz będzie walka finałowa między Batmanem a Supermanem. Ja to oglądam głównie po to, żeby wyłapywać jakieś takie smaczki w systemie walki oraz no przyglądać się animacjom, czy to związanym z samymi lokacjami, czy z postaciami. No i teraz będzie Doomsday, co będzie ogólnie w pełnej wersji. Na pewno będzie tryb fabularny, taki co najmniej równie fajny jak ten z Mortala. Ogólnie ta ekipa wyznacza standardy, jeżeli chodzi o fabułę w bijatykach.
Będzie na pewno typowe drabinkowe tutaj granie, jak, tak jak tutaj jest mniej więcej uskutecznione, tylko rzecz jasna, trochę będzie dłuższe, więcej postaci będzie po kolei. Tutaj mamy tylko te z dema. Aha, gościa nie mogę złapać, ciekawe z czego to wynika. Będziemy mieć coś w stylu wieży wyzwań. Wyzwania będą dużo bardziej zróżnicowane z tego, co widziałem od tych dupereli z Mortala. Mam nadzieję, że będzie ich równie dużo, że będzie to równie duże, fajne wyzwanie. No i zajmie dużo, dużo czasu. Będzie tryb multiplayer, który mam nadzieję tym razem nie będzie tak zarąbany, zlagowany i niegrywany całkowicie. Czego trafię teraz? Jest! No i teraz poobrywa trochę. Trochę się tutaj ubiór postaci niszczy delikatnie, to nie jest żadna brutalność, powtarzam to jeszcze raz. Nawracając jeszcze do multika, będzie znowu tryb King of the Hill, on jest strasznie fajny dla całej ekipy ludzi. Dwie osoby walczą, reszta patrzy, jest kolejka do tego, co wygra, zdobywa się punkty, ocenia ludzi. Nie wiem, czy będzie to identycznie tak samo tutaj wyglądało, ale mam nadzieję na równie fajny jak w Mortalu system zbierania punktów i odblokowywania różnych bonusów. Mam nadzieję, że co najmniej po 3 zestawy strojów będą dla postaci, różne duperele. Niekoniecznie będąc grafikami koncepcyjnymi. No i co tu może być jeszcze fajnego? Będzie jakiś też dodatek DLC fabularny z rosyjskim... Boże... z rosyjskim Supermanem. To jest dla preorderów. Ciekawe, czy będzie dostępny również w Polsce. Ja bym się chętnie zainteresował. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja mówię, głównie te postacie komiksowe bardzo ostatnio polubiłem za sprawą kilku filmów pełnometrażowych oraz... chodź tu. Oraz na ten system, to jest coś, co mnie całkowicie kupuje. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że powstały kolejne takie bijatyki. No w tej chwili myślę, Mortal Kombat to jest najbardziej sukcesywna seria. No gra z tych nowszych gier bijatykowych, jeżeli chodzi zarówno o sukces komercyjny, jak i o opinię recenzentów. Teraz dzięki wielkie za uwagę. Injustice niedługo już będzie premiera. Będziemy mogli sobie pograć w polskiej wersji językowej. Dzięki wielkie za uwagę i cześć. Must I remind you of my superiority? Lighten up, will ya? Stay down. Wakey, wakey! Me if you can. You're mine, Sinestro.